Jak przetrwać upały w mieszkaniu i pracy? 15 praktycznych porad, jak przetrwać upały w mieszkaniu i pracy? Jeden prosty trik i 15 praktycznych porad. Fala afrykańskich upałów, które od tygodni nękają mieszkańców Europy Południowej i Zachodniej, kilka dni temu dotarła również do Polski. Tak ekstremalna pogoda nie jest w naszym kraju codziennością, więc niektórzy mogą nie wiedzieć, jak sobie radzić, gdy termometry pokazują powyżej 30 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia, dlatego podpowiadamy, jak przetrwać upały w mieszkaniu i w pracy. Oto nasze sposoby na walkę z upałami. Zdradzamy sposoby, jak przetrwać upały w mieszkaniu i miejscu pracy. Te wskazówki przydadzą się nie tylko teraz, ale również w bliższej i dalszej przyszłości, gdyż w efekcie postępujących zmian klimatycznych coraz częściej możemy mieć do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Zatem, jak radzić sobie podczas fali upałów w Polsce? Afrykańska fala upałów w Europie. Pożary zbierają żniwo na starym kontynencie. Fala upałów w Europie, w wyniku której w wielu miejscach pobite zostały rekordy temperatur, doprowadziła do serii pożarów na starym kontynencie. W Hiszpanii ogień strawił już blisko 60 tysięcy hektarów obszarów leśnych i łąk. Nierówna walka z żywiołem trwa również w Portugalii, we Włoszech i w Grecji, czego efektem są spalone domy, ranni, a nawet ofiary śmiertelne. Do Polski afrykańskie upały dotarły kilka dni temu i na szczęście jak na razie nie spowodowały poważniejszych szkód. Nie oznacza to jednak, że możemy spać spokojnie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed zagrożeniem pożarowym lasów. Poza tym, już sama wysoka temperatura mocno daje nam się we znaki, stwarzając zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Zwłaszcza że wiele osób nie wie, jak sobie radzić podczas upałów w Polsce. Jak przetrwać upały w mieszkaniu? Domowe sposoby na upał w domu. Afrykańskie upały mogą poważnie utrudniać nam codzienne funkcjonowanie w mieszkaniu bez klimatyzacji. Co robić, aby przeżyć w domu jednorodzinnym lub bloku? Oto kilka praktycznych porad, jak przetrwać upały w mieszkaniu. Wietrzenie okien powinno odbywać się w nocy, rano i wieczorem, gdy jest najchłodniej. W ciągu dnia okna lepiej zamknąć lub ewentualnie pozostawić uchylone okna z zacienionej strony domu tak, aby zapewnić ciągłość cyrkulacji powietrza. Okna powinny być szczelnie zasłonięte roletami tak, aby do środka nie przedostawały się przez nie promienie słoneczne. Zawsze warto wyłączać urządzenia elektryczne, z których aktualnie nie korzystamy, jednak podczas fali upałów w Polsce lepiej o tym nie zapominać. Każdy sprzęt, z którego korzystamy, emituje ciepło. Być może warto więc wyłączyć z prądu telewizor i mikrofalówkę, zamiast pozostawiać urządzenia w trybie czuwania. Dzięki temu dom aż tak się nie nagrzeje. Tradycyjne żarówki warto wymienić na świetlówki LED, ponieważ się nie nagrzewają. Latem dobrze jest zmienić swoje nawyki żywieniowe. Warto ograniczyć smażenie i pieczenie, aby nie nagrzewać domu w ten sposób. Tłuste i smażone produkty warto też wyłączyć z jadłospisu w trosce o własne zdrowie. Warto sięgać po lekkie posiłki, unikać fast foodów, słodzonych napojów i alkoholu. Produkty te bardzo obciążają nasz organizm. Podczas fali upałów należy wypijać nawet więcej niż zalecane 2 litry wody w ciągu dnia. Nie zaszkodzi sięgać też po ziołowe napary i owoce. Aby wentylator chłodził nas bardziej, warto ustawić przed nim miskę z lodem lub zimną wodą. Ten prosty trik sprawi, że powietrze w pomieszczeniu będzie chłodniejsze. Jak przetrwać upał w mieszkaniu? W gorące dni warto przebywać w pomieszczeniach na dolnych piętrach budynku. Z reguły latem jest tam chłodniej. Można również rozwiesić mokre pranie na suszarce w salonie. Nie tylko szybko wyschnie, ale schłodzi również domową przestrzeń. Schładzanie ciała powinno wejść nam w nawyk przy afrykańskich upałach w Polsce. Już samo przemycie rąk czy twarzy przynosi ogromną ulgę. Sposoby na upały w pracy. Co robić, gdy z nieba leje się żar? Upały w pracy są istną zmorą i mogą poważnie zagrażać naszemu zdrowiu. Na negatywne skutki wysokich temperatur narażone są szczególnie osoby pracujące na świeżym powietrzu, jednak pracownicy biurowi również nie powinni lekceważyć swojego bezpieczeństwa.
Jak zadbać o swój komfort, gdy za oknem robi się naprawdę gorąco? Przy afrykańskich upałach w Polsce warto poprosić przełożonego o skrócenie godzin pracy, zmianę jej rozpoczęcia lub zakończenia, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest bardzo wysoka. Po wprowadzeniu stosownych przepisów wewnętrznych pracodawca może również upoważnić pracownika do wykonywania obowiązków służbowych w trybie zdalnym, tak zwany home office. Pracodawca w czasie fali upałów jest zobowiązany, aby zapewnić pracownikom dostęp do schłodzonej wody. Dla bezpieczeństwa w miejscu pracy w upalne dni warto wypijać przynajmniej szklankę wody w ciągu godziny. Spożywane posiłki powinny być natomiast lekkostrawne. Warto robić sobie regularne, krótkie przerwy, ale nieco ochłonąć i uniknąć przegrzania. Zwłaszcza jeśli pracujemy w trudnych warunkach na świeżym powietrzu lub w ciężkim ubraniu roboczym. Ubranie o pracy w gorące dni powinno być przewiewne i wykonane z naturalnych tkanin. Makijaż powinien być lekki, a jeśli pracujemy na zewnątrz, uratować mogą nas kremy z filtrem. Należy pamiętać o higienie i antyperspirantach, aby zadbać o komfort swój i współpracowników. Przecieranie ciała wilgotną chusteczką może przynieść ulgę, gdy robi się naprawdę gorąco. Podobnie jak w mieszkaniu, również w biurze pomieszczenia warto wietrzyć rano, gdy jest jeszcze chłodno. Rolety w słoneczne dni powinny być natomiast zaciągnięte. Fala upałów w Polsce może doprowadzić do niespodziewanych omdleń w miejscu pracy. Na taką ewentualność zawsze należy być przygotowanym, dlatego należy przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy.